No i kogo atakujesz? Pędzel zaklęcia rzuca. Zobaczymy, czy nasz szał może coś pomoże. Nasz wóz, nasz namiot medyka może teraz leczyć klątwy, więc sobie może to wykorzystamy. Nasze uwodzicielskie sukubusy są zbyt nieliczne, żeby uwieść kogoś. O, i chyba faktycznie jakiś tydzień był fajny wcześniej, że tak nam dobrze tutaj mana nie schodziła. Dobra, smok jest szalony teraz. O, jeszcze ma na katapulcie bonusy. Zróbmy bramę. Ale jak tak pozostawiał tych strzelców, to w ogóle nie wiem, co jest sens tutaj robić. Pewnie będę zaczynał od nowa tę misję. I następnym razem chyba spróbuję. Nie, co ty zrobiłeś? Teraz ten twój szał w ogóle się na nic nie zda. W ogóle o tym nie pomyślałem nawet. O, smok zaatakuje i tak moje jednostki dzięki temu. Jeszcze ze zwiększoną siłą. Dobra, nie ma co. Ja zaczynam te misje od nowa i... I jak będziemy w jakimś lepszym położeniu, to wtedy wznowię. Dobra, cięcie.
Zhańbiłeś mnie i moje dobre imię. Zetnij mi głowę i zakończmy to. Jeśli dobre imię jest dla ciebie takie ważne, pozostań przy życiu i oczyść je. Śmierć byłaby zbyt łatwym wyjściem. Nie mogę żyć w takiej hańbie. A więc sam się zabij. Życie jest zbyt cenne, by je odbierać pochopnie, poetu. Któregoś dnia zapewne pojmiesz prawdziwość moich słów. Okej, okay, udało się pokonać Gilraena za nie wiem którym razem. Kilka razy tutaj już resetowałem tę misję, żeby sobie z nim poradzić. No i się udało. No i w sumie chyba dla mnie zawsze najczęściej polegała ta misja na tym, żeby nasz przeciwnik zrobił jakiś błąd. No bo widać, przyszedł z... No, może nie aż jakoś mocno słabszą armią, ale jednak była słabsza. I użyłem tym razem armii elfów i nawet sporo jej zostało. Jestem pod wrażeniem ogromnym. Chociaż jestem pewien, że armią Inferno też kiedyś grałem i też mi jakoś szło. No ale to mówię, to wszystko zależy od tego, jakie błędy popełni nasz przeciwnik. No i tutaj mam słabo rozwinięte bardzo to nasze miasto. Może kupię jakiegoś bohatera. Niech się tutaj namnażają. A tutaj też słabo z przejściem. Niestety. No ale za to, o, mamy też nowy tydzień, to w sumie jeszcze więcej armii zaraz się pojawi. Ale sobie już przywołam tych. No, udało się ulepszyć trochę tych jednostek. Więc całkiem nieźle jest. Tu mi jeszcze zabrał tartak przy okazji. Świnia jedna. Dobra, wziąłbym tę kopalnię złota, ale ponieważ lata chwila będziemy mieć jeszcze więcej jednostek, to chyba sobie ją odpuszczę. Tak, oczywiście więcej jednostek Sylwan się będzie pojawiać. Ja chyba tutaj sobie też nowego bohatera stworzę, bo widzę, że za bardzo nie da rady chodzić jednym. Przydałby się. Nebiros albo Raven. Dobra, Nebiros, chodź. Jakoś się przydasz. Bierzemy tych wszystkich, co tutaj nam się pojawili. Ciebie jeszcze ulepszymy. Nie czytam opisów tych jednostek Sylwan, bo Sylwan będzie miał własną kampanię. Wtedy sobie poczytamy. A, jest jeszcze jedna sprawa. Mianowicie inne mi się moce polosowały, też artefakt tutaj zdobyłem taki. Inne moce się polosowały, znaczy talenty. Także mam eksperckie dowodzenie teraz. Wziąłem sobie też tę chwytność. Nie będziemy tracić punktów ruchu na zbieraniu zasobów. No, jest Agrael kompletnie wygląda inaczej niż chciałbym, żeby wyglądał, ale myślę, że i tak sobie poradzimy w tej konfiguracji. Więc nie rozpaczam. A, no i sobie tutaj też na potrzeby przejścia tego okropnego momentu sobie włączyłem autozapis, ale to już nie będę z niego korzystał. Idziemy na tych kapłanów.
A zobaczmy, czy może się troszkę lepiej uda. Bo nie chcę tracić tych rusałek. Można z nich porobić jedynki. A może nawet w ogóle zrobić z nich trzy oddziały? Może ich to troszkę zmyli. Zobaczmy. No, słabo te jednostki poustawione. Ale nieważne. No i w sumie mamy ten rój os. O, 54 punkty życia, no to chociaż jednego tutaj skosimy tymi osami. No. Gdybym wszystkie razem zbił w kupę, to chyba 60 obrażeń by nie zadały, tak jak osobno zadały, tak bez tego by chyba nie zadały. Dobra, nie chcę się tu za bardzo zbliżać, żeby nie obrywać jakoś super mocno. Okej. Okay. Wam możemy zrobić takie kuku. I na tym. Na walce z Gilraenem było widać, że używam widmowych zastępów raz. I w sumie dobrze to wyszło. A też przy okazji jedna zdolność rasowa dla demonów mi się pojawiła, pochłonięcie ciał. Możemy martwe jednostki tutaj pochłaniać i zyskiwać z nich manę, co jest fajne, ale oczywiście jak to zrobimy, to stracimy ruch bohatera na coś innego. Spróbujmy zrobić te widmowe zastępy. Może się na nich skupi. O, świetnie, udało się. A tym sposobem może nawet się uda ocalić. Tutaj parę rusałek więcej. No, a ta jednostka, która jest z widmowych zastępów, ma dalej taką samą moc jak oryginał, więc czasem naprawdę fajnie da się wykorzystać, ale niestety można używać widmowych zastępów tylko na istoty od 1 do 4 chyba poziomu, o ile nie mamy magii przywoływania, no ale nie mamy magii przywoływania. Gdybyśmy mieli, to by można było nawet troszkę wyższe poziomy sobie załatwić. Widmowymi zastępami. O, tutaj jest źródło odnowienia Eldritcha. Bardzo fajne. Podwaja nam ilość many. Myślę, że zajdziemy sobie przy okazji po tę kryształową grotę. Tutaj nie wiem, czy jest sens atakować te drzewce, bo mamy 17 poziom. Za chwilę 18, chyba 18 będzie i tak ostatni. Też na walce widziałem, że moje jednostki miały ujemne morale, mimo eksperckiego dowodzenia, ale być może dlatego, że miałem demony jeszcze w armii. Teraz mogłem zwrócić uwagę, ale nie zrobiłem tego. Czy jest inaczej? Widziałem w ogóle karawany? O, zawsze zapominam o nich. Dobra, chodźcie. Nebiros, czy ty masz coś do roboty? Nawet wiatraka nie odwiedzisz, bo tutaj są te jednostki. Tutaj też zastawione wszędzie. No to stój tutaj, może będziesz dostarczał jednostki, albo nawet możesz wziąć poziom. O, znamie potępionych się mu też trafiło. Bohater otrzymuje specjalną zdolność bojową, pozwalającą mu atakować istotę wroga potężnym znamieniem potępionych, jeśli istota ta szykuje się do ataku, kontrataku lub rzucenia zaklęcia. Raz aktywowane znamie potępionych działa aż do końca bitwy. Jeśli oddział wybrany za cel nic nie robi lub tylko przemieszcza się nie atakując, znamie nie odnosi żadnego skutku. Czyli jakbyśmy rzucili takie coś na jakąś jednostkę wroga, a gra elem powiedzmy, to jakby ta jednostka coś robiła innego niż ruch zwykły, to by za każdym razem Agrael ją obijał.
No to jest fajne. Szkoda, że tego też nie mam. Na Graelem. No ale trudno, tak się polosowało w tej kampanii. No a tak, na takiego smoka to rzucić, to smok cokolwiek robi atakującego, to brywa. Dobra, w sumie mamy tutaj ten magiczny ogród, ale możemy podejść do niego za pomocą tego naszego Nebirosa z krwawymi furiami. O, nie muszę walczyć, świetnie. O, i nam się z logistyki pojawiła szybka brama, którą chciałem mieć. Następna tura jednostki, która dokonuje przenoszenia istot, przyjdzie dwukrotnie szybciej niż normalnie. No to bierzemy. No i tutaj potrzebny jest to miejsce. A tak, wstawiłem cię tu. Ale możesz zostawić w sumie chłopów. Dobra, i idź odwiedzić ten ogród. Dobra. A, mam nadzieję, że tym razem już wyjdzie. Oprócz Gilraena to wcześniej też mnie zaatakował zielony, stąd tutaj te feniksy. Ich się pozbył i chciałem w sumie iść w stronę tego zamku, ale się jednostki tutaj elfów pojawiły i nie miałem jak. Druidów nie chcę tracić. Ale jak będzie trzeba, to się straci. W przypadku walki z magami fajnie jest rozstawić jednostki, bo oni tutaj mają taki fajny strzał, że atakuje wszystkich na jakiejś tam prostej linii. I oni chyba nawet zawsze strzelają pełną strzałą. Ale może jednego skosimy tutaj, zanim coś poważnego zrobi. Który by tu najwięcej zrobił? Ten jakby strzelał, to może trafić. A, chcę zostawić tego środkowego. Spokoju. I chyba trochę ciężko, żeby to miało sens. Nie wiem właśnie, jakbyśmy musieli stać, żeby dobrze te jednostki ochronić. Dobra, weź się schowaj. Powiedzmy, bo to raczej nie wyjdzie. Ale powiedzmy, że zostawimy tego na dole. 12, 15, a to samo 15, no to wybieramy bezpieczniejszą opcję. No i bym powiedział, że może... O właśnie, jednorożców nie możemy zrobić, widmowe zastępy. Powiedziałbym, że może warto tego zrobić, chociaż nie do końca jestem przekonany. No, to był zły pomysł. Ale to był zły pomysł. Nie stracimy dwóch druidów, ale straciliśmy 8 mistycznych łuczników. Ale trudno. Straty były raczej nie do uniknięcia. Chociaż wcześniejsze były chyba bardziej znośne. Dobra. Tych można pominąć. Z duchami można powalczyć w sumie. A, chwila. Chyba jeszcze nie osiągnąłem limitu poziomu. Myślałem, że jest 18. Nie wiem, w sumie może bez sensu tak myślałem. Okej. Tutaj ciągle nie możemy za bardzo się tutaj rozwinąć. Wcześniej przez to, że kryształów nie miałem, ale może teraz będzie lepiej. A, jeszcze drewno oczywiście brakuje. Na smoki 15 kryształów. Może uda się smoki w tym tygodniu. O! Akurat widma pilnują kryształu, więc
No, tylko nie chcę tych strat. Nie możemy sobie pozwalać na takie straty teraz, bo... No wiadomo dlaczego. Jak tym bardziej, że jesteśmy na lepszej pozycji. Warto ją utrzymać. A, mogłem teraz jedynki porobić w sumie. A, Rój Os nie działa na te stwory. O, mamy morale 2. No właśnie, teraz jest dodatnie morale. No i weźcie, trafcie. No, pięknie. W sumie może bym się odsunął, to te widmowe zastępy też sobie zrobimy. Jeden strzał więcej to może być duża odmiana. Przed wami mogę się skryć, więc ty wykosimy. Super, że się udało. Ty się schowaj przed zasięgiem duchów. Okej, nawet się cofnęły. A mogłem użyć zaklęcia. Tak trochę szastam maną, ale chciałem odwiedzić to źródło odnowienia Eldritcha, które nagle nie wiem gdzie jest. Myślałem, że jest po drodze. Tutaj jest. O, i nawet nic nam nie stoi na przeszkodzie. I jeszcze kryształ objawienia jest, który zwiększy nam wiedzę. Więc doskonale. Możemy wziąć doświadczenie. O, jest ten zwój z zaklęciem szał. Bo za chwilę po drodze go będziemy mieli. Tutaj są klejnot, ale chmara łuczników to na pewno by coś nam zabiła. Mamy 11 kryształów. Ale drewna tylko 5 potrzebują. No i fajnie. Czy ty możesz iść tutaj? Możesz trochę odsłonić też tutaj. O, to jest furt na wzgórzu. Ale żywiołaki wody pilnują, więc... Może nie aż tak fajnie. Nie ma się co cieszyć. Nie będziemy tutaj inwestować, bo drewno jest potrzebne. Tutaj może byśmy przyspieszyli to. Rtęci można się pozbyć w sumie. Jakbyśmy się pozbyli, to byśmy mieli akurat 2 więcej kryształy. Siarki się pozbędziemy, to w kolejnym dniu możemy mieć. Chyba że Agrael coś skombinuje lepszego. A weź złoto. 500 doświadczenia to niewiele. O, tu są kryształy. Dobra, no to... 140 many mamy. Ten artefakt też by się przydał. Jeszcze jeden punkt do morale. Klejnoty. Dobra, idziemy na te rusałki. O, które nawet nie chcą walczyć. Świetnie. Zbieramy to wszystko. Jeszcze więcej złota. Ajajaj, ich tutaj bardzo dużo jest, abym odblokował ten wiatrak. Okej, Agral nic nie zużył many, bo nie miał gdzie. Tak czy inaczej. Weźmy tutaj. Pozbądźmy się trochę rtęci. Zbudujmy to. O, i żeby ulepszyć, trzeba też kryształów i klejnotów, ale mniej. Lepsza brama, możesz dostać. W sumie jest szkoda trochę cię wysyłać tutaj, bo masz trochę jednostek. Mogłem je zostawić w zamku. Czemu tego nie zrobiłem? O nie.
ale pokazuje mi poziom zagrożenia średni. No to wygląda całkiem przyjemnie na ten moment. Tylko że jakoś fajnie tutaj byśmy wyszli. Mamy chmarę, ale chmara, jak już z tłumem walczymy, to nie ma takiej różnicy. O, postarajmy się nie stracić tych tutaj gości. Chociaż coś czarno to widzę. No nie, dlaczego? Dlaczego ich atakujecie? Chciałem tego uniknąć. No naprawdę jeszcze gorzej mnie traktujesz, niż by komputer walczył sam. A, sobie jednorożce nawet zablokowałem. Nie widziałem. Rusałki to mogą być jedne z najgorszych do walki istot pierwszego poziomu, jak dla mnie. Są mega głupie. Jeszcze się na te kilka oddziałów rozproszą zawsze, to mają przewagę. Małą. No i co? Mam rusałki. Nie mam łuczników. Mam artefakt. Dobra, tu walczymy. Ja już to chyba przyjmę. Może weźmy machiny wojenne. Machiny wojenne ulepszą nam łuczników też. Jak mamy ten namiot. Jaki namiot? Mamy wóz z amunicją. No, gdzie to jest tutaj? Wóz z amunicją nam ulepszy troszkę też łuczników. Mamy przejście, przynajmniej na chwilę zrobione. A ty weź dostarcz nam ten zwój. A my nie będziemy po niego teraz szli. Się wróg pojawił. Może nawet w jego stronę pójdziemy? Z taką armią wyszedł. To może... Może go porobimy. Kildia Mścicieli jest fajna, ale jak się gra elfem... Tutaj wszędzie te kryształy teraz są potrzebne. Nie mamy ich. Nawet moglibyśmy w sumie te płonące stajnie sobie kupić. Na pozostałe rzeczy to musimy nazbierać tych kryształów. O dobra, oczyszczę trochę drogę. No, prawie byśmy do niego dotarli. Dobra, walczyć z nim mogę. Zobaczmy, jak długi łańcuszek możemy zrobić. No chodź, Marpas. Niech będzie z jednym impem. No i zobaczmy, jak daleko byś dotarł. Tu, w to miejsce byś dotarł. No tak, Graele, możemy stanąć tutaj. Tak, dotrzesz do niego, dotrzesz. No i zaraz doniesiemy te jednostki. Nawet ze smokami. Ty spróbuj dostarczyć to, co miałeś. Chyba jesteś dość bezpieczny tutaj. Okej. No on sobie niszczy te jednostki bez sensu. Armii przez to traci. Tylko właśnie, czy nikt mi tu nie za... O nie, zagrodzili mi tu przejście. Jakie to jest bezczelne. Wszystko sobie obliczyłem i... Nici z planu.
jesteśmy od razu. O, do moich chłopów jest zatkane przejście. Nie mogę teraz do nich dotrzeć. A za smoki się płaci klejnotami. No i dobrze, nie tracimy kryształów kolejnych. Setki. Co to ma być? Jakie setki?